Dla portalu 1920.gov opowiada Mateusz Balcerkiewicz. Kokardy ochotnicze. Tego typu dekoracje były znane już od wieków, zanim do nakryć głów i mundurów zaczęli przypinać je sobie ochotnicy z 1920 roku. Początek tradycji kokard możemy przypisywać żołnierzom elekcyjnego króla Polski Augusta II Mocnego. Wtedy jeszcze całe były w kolorze białym. W kolejnych latach kokardy o różnych kolorach i krojach przypinali sobie powstańcy kościuszkowscy, legioniści Jana Henryka Dąbrowskiego, żołnierze księstwa warszawskiego, powstańcy listopadowi i styczniowi. Przepisy mundurowe z roku 1919 określały, iż na czapkach oficerów umieszczona powinna być kokarda oficerska. W 1920 roku nosili je ochotnicy broniący m.in. Warszawy czy Lwowa przed agresją bolszewicką. Były to zazwyczaj połączone ze sobą dwa kawałki materiału w kolorach białym i czerwonym. Te zaledwie rok wcześniej, bo 1 sierpnia 1919 roku Sejm ustawą o godle i barwach polskich przyjął oficjalnie za polskie barwy narodowe. Jednak po raz pierwszy biel i czerwień za barwy polskie zostały uznane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku. Kokardzie niejednokrotnie towarzyszył też metalowy orzełek. W rozkazie generalnego inspektora Armii Ochotniczej Józefa Halera czytamy Żołnierze Armii Ochotniczej, jak powstańcy 63 roku, którzy z nami stają w szeregach, nosić będą zaszczytną kokardę powstańczą. Każdy ochotnik, formalnie zaciągnięty w szeregi Armii Ochotniczej, otrzyma czerwono-białą kokardę ze stemplem generalnego lub okręgowego inspektora na odwrotnej stronie. Kokarda ta winna być noszona na furażerce pod orłem oraz na bluzie na klapie lewej górnej kieszeni, przy równoczesnym posiadaniu legitymacji zaciągowej. Organizacje Czerwonego i Białego Krzyża podjęły się już dostarczenia furażerek i kokard. Hasło ochotnika w bój odzew na zwycięstwo. Tak się pozdrawiać będziemy. Bóg z wami. Kokardy ochotnicze pojawiały się nie tylko na mundurach żołnierzy. Polscy obywatele przypinali je sobie do ubrań, jako wyraz solidarności ze staraniami swojego wojska oraz oddania sprawom ojczyzny. Podobnie czynimy to i my do dnia dzisiejszego, eksponując biało-czerwone kokardy na naszym ubiorze podczas uroczystości patriotycznych.